Dzień dobry. Jest mi bardzo miło y, przywitać Was w drugim sezonie podcastu Sharing is Caring. To podcast, który powstaje w partnerstwie z marką Reserve i prowadzą go ja, czyli Angelika Kucińska. I ja, czyli Aga Kozak. Dzień dobry. Sharing is Caring to jest podcast, który powstaje w partnerstwie z reserve. Prowadzimy go my, Angelika Kucińska. I Aga Kozak. Tym razem siostro, dziękuję, że jesteś. Podcast o siostrzeństwie. Podcast o czasami przyjemnej, a czasami bardzo trudnej więzi między kobietami. Mamy w tym temacie dwie gości, nie? Tak jest. O tym, jak kobiety się wspierają, jak mogą się wspierać, jak może powinny się wspierać. Będziemy rozmawiać z Martą Majchrzak, badaczką, psycholożką społeczną, autorką badań zeszłorocznych, prawda? O siostrzeństwie. Zgadza się. Cześć, witam wszystkich. I jest z nami też w studiu Natalia Nykiel, kompozytorka, wokalistka, autorka tekstów. Muzyczka? Lubisz słowo muzyczka? Może być, podoba mi się. tak. Świetnie. Cześć wszystkim. A podpisują cię muzyczka? Nie, nie zdarzyło mi się jeszcze nic. Niesamowite. Y, nie, dość niepopularne feminaty w Polsce mm -hmm, zauważyłam. Ciekawe. Ja się też z nim oswajam, mm -hmm. przyznaję. Cukierniczka ostatnio. Y, musiałam z tym dealować, że y, cukiernik że to wiadomo, ale cukierniczka i wszyscy mówią, no ale to stoi na stole. Klasyk. <laughs> Słuchajcie, ja bym chciała zacząć, Marta, od Twojego raportu i takich trzech liczb, które sobie wynotowałam, które dla mnie są dość optymistyczne. Zaraz się okaże, czy dla Ciebie, jako współautorki tego badania, również. 27% badanych kobiet słyszało, czym jest siostrzeństwo. 45% domyśla się, czym jest i deklaruje, że je praktykuje w swoim życiu, a 69% wskazuje na potrzebę siostrzeństwa, chce go w swoim życiu. I dla mnie to jest optymistyczne, bo jest o tym, że nawet jeśli my nie do końca rozumiemy termin, znamy definicję, to czujemy intuicyjnie, jak to siostrzeństwo wygląda i jak je praktykować, i chcemy go. Przede wszystkim go chcemy. To jest super optymistyczne. Mm -hmm. Tak, to ta ostatnia liczba faktycznie jest optymistyczna. To, co ważne, to to, że myśmy robiły z Sandrą Frydrysiak Doktorką UPS-u, badanie na Polakach, nie tylko na Polkach, to była próba reprezentatywna, także te wyniki, o których będziemy gadały, to są wyniki, które dotyczą y, poglądów, opinii y, względem siostrzeństwa zarówno kobiet, jak i mężczyzn. No i faktycznie tak jak mówisz, ludzie, kiedy opowiadałyśmy im, czym jest siostrzeństwo w naszym rozumieniu, czyli wzajemnym wspieraniem się niespokrewnionych kobiet, które się różnią na przeróżnych y, poziomach. Takie intersekcjonalne siostrzeństwo nas mm -hmm. interesowało, czyli kobiety, które się różnią orientacją seksualną, kolorem skóry, wyznaniem, wiekiem, etc. Statusem? Jak najbardziej klasą mhm. społeczną, tak, to, 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 to jest bardzo istotne. Wedle tej idei siostrzeńca mają się wspierać, mają być wobec siebie solidarne i celem siostrzeństwa jest de facto walka z opresyjnym systemem w jakim żyjemy, czytaj z patriarchatem. No i też staram się optymistycznie podchodzić do tego co nam się tutaj udało dowiedzieć. Faktycznie jest tak, że i kobiety i mężczyźni widzą, że siostrzeństwo niesie ze sobą ważne wartości, a z innych badań, takich które dotyczyły tylko kobiet, wiem, że kobiety za siostrzeństwem bardzo tęsknią że to wsparcie otrzymywane od innych kobiet to jest coś, co mają poczucie pomogłoby im w życiu, sprawiłoby, że żyłoby się lżej, łatwiej. I ten wątek optymistyczny na pewno w naszych badaniach jest, ale to, że tylko 23% Polaków słyszało do tej pory o siostrzeństwie. Ja to traktuję jako wyzwanie. To nie jest coś, co mnie przygnębia, to nie jest dana, która jakoś mnie martwi, ale faktycznie, kiedy otrzymałyśmy ten wynik, pomyślałam, że to jest coś, co chciałabym przez najbliższe lata robić. Och, mam co robić. Ja to to dokładnie. Bardzo, to to bardzo fajnie, że tak mało ludzi o tym słyszało, bo jest to idea, która, muszę powiedzieć, jakoś tak mnie mocno przyciąga i to... Zastanawiam się, jak co się stało, że ja na nią trafiłam. No to muszę powiedzieć, że no oczywiście, pewnie jak się łatwo domyślić, jakieś trudności moje mm. własne w, w obszarze siostrzeństwa, ale o tym pewnie pogadamy mm. później. Natalia, a jak ty rozumiesz albo jak czujesz siostrzeństwo? Ja w ogóle mam takie wrażenie, że przez ostatnie dwa lata jakoś tak bardzo wzrosło we mnie poczucie, po pierwsze, feminizmu, a po drugie, tego faktycznie, że potrzebuję bardzo kobiet w swoim życiu, właśnie wsparcia przede wszystkim. Ale siostrzeństwo, y, dla mnie to chyba jest y, nieocenianie innych za wybory, które podejmują, w sensie nieocenianie innych kobiet, nieznanych nam. E, bo mam wrażenie, że to jest coś, co w nas się niestety bardzo ostatnio nabudowało właśnie taka, takie, ta, taka chęć oceniania i takie poczucie, że my możemy w ogóle wszystko oceniać. E, możliwość oceniania. E, I ta się możliwość oceniania, bo okazuje się, że każdy ma tę możliwość, jakby z dostępem do internetu to jest bardzo krzywdzące. A, a właśnie siostrzeństwo. Moim zdaniem powinno być tym, że my jednak szanujemy siebie nawzajem i szanujemy nasze wybory, bo jednak nie znamy kontekstu, nie znamy naszej historii po prostu i jakby nie, nie mamy trochę prawa, żeby kwestionować kogoś wybory. Czy to jest dla ciebie łatwe? Nie, to nie jest dla mnie łatwe. I faktycznie, e, i faktycznie łapię się na tym, na, na takich najprostszych, na, najprostszych rzeczach, że, 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 że czasami mi się zdarza, że widzę jakąś dziewczynę na ulicy i od razu jakoś tak naturalnie przychodzi mi ocenienie jej po tym, jak ona wygląda. I bardzo się karcę za to. E, chociaż uważam, że to i tak już dobry, dobry punkt wyjścia, że się za to karcę, że zwracam sobie sama na to uwagę. Ale faktycznie mam jakoś tak zakodowane w głowie, że jak widzę dziewczynę, która jest po jakichś operacjach plastycznych, to od razu mam jakiś taki diabełek w głowie mówi mi, żeby od razu powiedzieć jakiś żart na ten temat. I mam takie, ej, ale w ogóle dlaczego? W sensie, a, a może faktycznie tej dziewczynie naprawdę daje to tak dużo pewności siebie? Może, może miała jakieś problemy, nie wiem, e, może jakieś choroby przeszła, przez które jakby podjęła się takich zabiegów i to w ogóle nie jest moja rzecz, to nie jest w ogóle moje życie i, i, i nie powinnam e, tego tak, tak widzieć, ale faktycznie czuję w sobie jakąś taką niestety bardzo głęboką potrzebę właśnie oceny Kogoś. Tak to chyba jest z siostrzeństwem, że to jest przepiękna idea, potwornie trudna w praktyce. Potwornie trudna. Absolutnie tak. I bardzo fajnie, Natalia, że się podzieliłaś tym, że tobie bywa trudno z nieocenianiem innych kobiet, bo myślę, że takim pierwszym ważnym krokiem do tego, żeby siostrzeństwo zacząć praktykować, jeżeli ktoś ma na to ochotę, to jest właśnie przyznanie przed sobą, tak, to jest cholernie trudne zadanie i ja nie będę w tym dobra. Na pewno na początku będę w tym bardzo kiepska, jak we wszystkim, co zaczynamy dopiero praktykować, no bo my wszystkie jesteśmy socjalizowane do tego, żeby ze sobą rywalizować. Tak, tak. I to, o czym mówisz, że my jako kobiety... Oceniamy się po prostu w sekundę. Mm -hmm. Widzimy inną kobietę i aha, zrobiła usta, ma pazury, wiesz, doczepione rzęsy. Jakby nie, to nie jest jakby koleżanka z mojej bańki, nie będę dla niej <grym> tak. miła. I to, jest, to się dzieje na poziomie często absolutnie podświadomym. Tak. To, że mówisz o tym, że już masz to uświadomione, to jest bardzo duży sukces. I chcę jasno powiedzieć, że my, jako badaczki zajmujące się siostrzeństwem, absolutnie nie jesteśmy wolne od tego rodzaju ocen. I według mnie kluczowe w takim zaprzyjaźnianiu się z siostrzeństwem jest to, żeby nie próbować być perfekcyjną siostrą Siostru. dla innych kobiet, bo to, to, to jest niemożliwe. Znaczy, jeżeli my teraz zaczniemy, to może za dwa-trzy pokolenia kobiety, które będą wychowywane w bardziej siostrzany sposób, właśnie z szacunkiem do innych kobiet z taką wizją, że siostrzeństwo jest wartością, którą warto zabiegać, no to może im będzie łatwiej. My mamy totalne schody przed sobą. To będzie trudne zadanie, i bardzo się cieszę, że mówisz Natalia, że widzisz, że w ostatnich dwóch latach coś zaczęło się zmieniać tak. u Ciebie, ale mam też poczucie, że zaczęło się coś zmieniać w sferze publicznej, bo to są pierwsze kroki, które wszystkie razem możemy stawiać. Bo też y, ta sfera publiczna to też jest popkultura. To też jest jakiś taki wysyp różnego rodzaju y, tekstów kultury. Tutaj, odezwiesz mm -hmm. się mm -hmm. moje wykształcenie, bo się tutaj wyjść, ale, y, ale piosenek, seriali, filmów, y, akcji społecznych, reklam. Y, zastanawiałam się, czy macie swoje y, ulubione. Ja mam, to mówię ja, Angelika Kucińska, że popkultura bardzo źle traktowała. Relacje kobiece przez wiele, wiele lat, i nawet w takich kawałkach, że trochę nam, wiesz, dostawałyśmy serial, który nam mówił, że to jest serial o prawdziwej kobiecej przyjaźni. Mm -hmm. Typu seks w wielkim mieście okropny serial absolutnie to, jakby obok kobiecej przyjaźni nie stało. I wiesz, i my w to wierzyłyśmy, nabierałyśmy się, że tak Uczyłyśmy wygląda. Uczyłyśmy się. Uczyłyśmy się kobiecej przyjaźni z seriali Seks w Wielkim Mieście albo z serialu Dziewczyny. Ale ja mam taki przykład, który bardzo lubię, i to jest y, no, dość stary film. To nie jest żadna nowość. Natomiast bardzo lubię siostrzeństwo y, pokazane w filmie Telma i Louise. A Grace i Frankie na przykład? Kocham. Hmm. Siostrzeństwo na emeryturze to jest mój y, y, cel <laughs> życiowy. I, i to też dużo plan wyzwań tam pokazanych, prawda? Ogromna różnica, a mimo to wspieranie siebie nawzajem. Z jednej strony ogromne różnice psychograficzne między tymi e, dwiema kobietami. Psychograficzne, przepraszam. Też mam takie słowa z mojego <laughs> wokabularze związanego z uszaczeniem, ale e, pamiętajcie, że one są jednak totalnie z jednej bańki, jeżeli chodzi o klasę społeczną, tak. jeżeli chodzi tam są z całą pewnością różnice w, w dochodach e, pomiędzy nimi. Wiemy, kto, która z nich jest zamożniejsza, ale jednak to są dziewczyny, kobiety z jednej bańki, a i tak jest im trudno. Ja muszę powiedzieć, że właśnie szczerze, jeżeli chodzi o film czy serial, to nie kojarzę takiego, w którym opowiedziane byłoby takie siostrzeństwo, w które ja wierzę. Bardzo mi brakuje takiej opowieści o siostrzeństwie, Prawdziwie intersekcjonalnym, gdzie możemy obserwować relacje i uczyć się właśnie z relacji kobiet, które się właśnie na przykład różnią klasą społeczną i jeszcze różnią się pod innymi względami. Na przykład jedna ma dziecko, inna go nie ma, to byłoby to bardzo ciekawe. Ja w ogóle mam taką myśl z tyłu głowy, żeby spróbować którąś ze stacji telewizyjnych namówić na taki program, który byłby odpowiedział na ten dość przaśny pomysł wieśniaczek i. Damy i, i no, nie? No bo to jednak jest taka no, czysta rozrywka, a gdzieś tam marzy mi się taka opowieść paradokumentalna o tym, jak to jest, że kobiety właśnie oceniają, a priori nie lubią kobiet z innych baniek. To by była taka opowieść trochę edukacyjna, gdzie byśmy mogły towarzyszyć w przemianie, mogłybyśmy uczyć, w jaki sposób przełamywać te bariery, które są między nami. No A widziałaś tego. taki serial On the Verge? Serial napisany przez Julie Delpy. Serial o przyjaźni czterech dojrzałych kobiet. Może nie w 100% realizuje się tam ten idealny scenariusz siostrzeństwa, ale myślę, że bardzo dużo udało się zrobić właśnie jeżeli chodzi o pokazanie wspierających siostrzeńskich relacji kobiet w różnych sytuacjach życiowych. I no, różniących się, tak, Różni, mm -hmm. różniących się. Trzeba się tylko otworzyć y, na to, że y, na ten rodzaj dowcipu, na który w tym momencie świata mogą sobie pozwolić <laughs> tylko i wyłącznie Francuzi. Chcę tylko jeszcze teraz jedną rzecz mocno tutaj zaznaczyć, że jak mówimy o siostrzeństwie, to nie mówimy o przyjaźni, mm -hmm. tylko. Czy oczywiście bardzo mm -hmm. fajnie, że możemy mieć bliskie kobiety, że możemy mieć swoją ekipę, ale w idei siostrzeństwa chodzi raczej o to. Że my wspieramy kobiety, których nie znamy, kobiety, o których słyszałyśmy na przykład w internecie, kobiety, z którymi pracujemy, nie są nam bliskimi osobami. I ta idea siostrzeństwa ma wtedy moc, kiedy my uczymy się wspierać inne kobiety w ich działaniach, czy towarzyszyć im, właśnie bez oceniania, jeśli to nie są bliskie nam osoby, bo z takim siostrzeństwem do bliskich osób kierowanych, my nie mamy problemu. To też nasze badania na, te, na to wskazują. Że nie się mamy? Stresu... Znaczy mamy mniejszy... Dobra, mamy znacznie mniejszy problem, tak? Mamy znacznie, mamy znacznie mniejszy problem. Kobiety, z którymi jesteśmy spokrewnione, kobiety z naszego bliskiego kręgu, to są kobiety, z którymi ponad połowa Polek, mało czy dużo, tutaj możemy dyskutować, uh -huh. ale ma poczucie, że gdzieś tam potrafi to siostrzeństwo praktykować. Jakby im dalsze kręgi tych kobiet, tym jest trudniej. Praca, uczelnia, to są takie obszary, gdzie jest nam absolutnie najtrudniej, tylko 30 parę procent widzi siostrzeństwo w tych obszarach w swoim własnym życiu. Ja pamiętam też liczbę 30 magiczną z Twojego badania z 2018 roku Women Power, i to było o tym, że 30% kobiet zwróci się o pomoc do drugiej kobiety. I ja to tak mm. czytam i myślę sobie, of, fa nie fajosko. Mm. <laughs> A 70? Mm -hmm. I zaczęłam myśleć sobie o tym, ponieważ y, my z tę batalię o siostrzeństwo, taką naszą y, wewnętrzną batalię, albo raczej burzę mózgów, bym powiedziała, mm. toczymy od paru lat, ponieważ ja na początku to w ogóle nie byłam przekonana. Ja y, miałam tak, jak wiele kobiet z Twoich badań, czyli mówiłam ty, ale wiesz, co one mi zrobiły? Mm -hmm. To jest doświadczenie takie, co one mi zrobiły, prawda? Dla wielu, wielu kobiet, siostrzeństwo to jest jakiś idealistyczny, y, głupawy pomysł, który nijak się ma do rzeczywistości. Y, nawet jeśli nie głupawy, no to zbyt idealistyczny, niemożliwy do wprowadzenia w życie, bo wiele z nas, jeśli nie większość, y, ma. No, Nazywam to już teraz traumami, bo jak o tym myślę, to to są traumy. Ma traumy często z wczesnego dzieciństwa, z okresu dojrzewania traumy związane z przygodami z innymi kobietami i my dla siebie nawzajem bardzo często jesteśmy oprawczeniami. Ja też od razu powiem, bo się boję, że potem zapomnę, że moja skleroza mi przeszkodzi, że według mnie jednym z elementów pracy nad praktykowaniem siostrzeństwa jest też przyznanie przed sobą, że tak, ja też bywałam oprawczynią mm. dla innych kobiet i też było mi z tym trudno. Bez takiego obwiniania siebie czy innych kobiet, bo tak jak mówię, to, że my siostrzeństwa nie potrafimy praktykować, to nie jest nasza wina, to jest wina socjalizacji i patriarchatu, w którym żyjemy. Ale myślę, że też ważne w tej, w tej drodze do siostrzeństwa jest... Uświadomienie sobie i pozwolenie sobie na to że zrozumienie, że ani siostrzeństwo, ani feminizm nie polegają na tym i nie wymagają od nas, że my musimy kochać każdą kobietę, którą spotykamy w życiu. Absolutnie, Absolutnie nie. nie. Ale patrząc też na, na swoją branżę, to mam tutaj no taki mam tutaj taki bardzo ciekawy przykład Taylor Swift. Mm -hmm. I słuchajcie, to jest po prostu, to jest, to, jest, to jest wokalistka, której ja naprawdę nie lubiłam. Miałam coś takiego, że. I właśnie, to, nie, i, właśnie, I właśnie nie lubiłam jej, nie dlatego, że mi się. Z jednej strony nie podobała mi się muzyka, ale miałam do niej od razu też takie nastawienie dalej, że po prostu to jest laska, z którą ja się nie dogadam. Mnie w ogóle to jest typ dziewczyny, z którą ja po prostu w życiu nie będę znajdę wspólnego języka, i w ogóle od razu miałam ją na jakiejś takiej mojej czarnej liście, po prostu najgorszych w ogóle dziewczyn na świecie. Mm -hmm. Zupełnie nie wiem dlaczego teraz, tak szczerze, no bo. No, bo dobra, no może mi się nie podobać jej muzyka, każdy ma swój gust, ale jakby, dlaczego od razu. Ona jest chyba taka idealna. Dlaczego od razu? By nie idealność, muszę tak. Się ona była taka idealna. Z drugiej strony miała, nie wiem, jakoś tam dużo, czy romansów, czy mężczyzn. W sensie tak, wiecie, też otoczka, która ją medialnie właśnie tak tworzyła, raczej dawała taki. Mm, no taki obraz dziewczyny, która może nawet jest tą przysłowiową suką, bez mm -hmm. Tam zostały wytoczone mm -hmm. bardzo, bardzo. S srogie działa, slat shamingu crazy-shamingu mm -hmm. tak, w tak, jej tak, stronę. Tak, ja jestem tak. wielką fanką, będę bronić. Tak, i słuchajcie, ja naprawdę, zmieniło mi się to ostatnio, bo faktycznie e, e, tak jak wspominałam, że przez ostatnie dwa lata mam wrażenie, że w naszej też e, e, nie wiem, w internecie pojawiło się dużo w ogóle takich fajnych, fajnych dziewczyn, aktywistek, które bardzo właśnie mocno Podkreślają tę ideę siostrzeństwa, którą ja zaczęłam w końcu rozumieć. I ja zaczęłam do tej Taylor po prostu podchodzić na zasadzie, no, no normalna dziewczyna, w sensie jest inna po prostu niż ja. I zaczęłam ją w ogóle bardzo doceniać, szczególnie, że dziewczyna mówi. Mega mądre rzeczy. Patrząc na to, właśnie, co się dzieje nawet w naszej branży, pamiętam, jak Taylor Swift powiedziała kiedyś, że kiedy kobieta robi tak jakby ogromną karierę w branży muzycznej, to jest nazywana produktem, ale kiedy mężczyzna ją robi, to jest nazywana artystą. Mm -hmm. mm. I Taylor ma dużo takich Jezus, bardzo tak. mądrych jakby wypowiedzi, które gdzieś tam na przestrzeni swojej kariery wypowiadała. I jeśli chodzi o siostrzeństwo, na pewno to jest dla mnie jakiś taki mój osobisty w ogóle przykład. Abs Wspomniałaś o y, tych y, influencerkach czy thinkfluencerkach, mm -hmm. jak ja lubię sobie myśleć, że tak. think influencerki. Czy mogłabyś powiedzieć o jakichś paru, które ty obserwujesz, y, które mm -hmm. są akurat tak, siostrzanie w porządku? Ja jestem pod ogromnym wpływem i w ogóle uważam, że zmieniło w ogóle to moje życie. Y, profil Kasi co z tym seksem. I to, to nie jest tylko opcja, bo, bo to nie jest profil o jakbyś siostrzeństwie, to jest profil gdzieś tam o edukacji seksualnej, ale. Ale Kasia gdzieś tam w taki sposób przedstawia te informacje, że naprawdę dochodzi i tak, jakby rezonuje bardzo ta idea tego, że my jesteśmy po prostu inne, że jakby nie oceniajmy się, że każdy ma inne problemy, inne historie, inne swoje potrzeby i, i to gdzieś tam bardzo właśnie z tej strony we mnie, we mnie gdzieś tam rezonuje. Profil Martyny Kaczmarczyk też bardzo mocno w pewnym momencie gdzieś tam na mnie wpłynął, chociaż też czasami potrzebuję już gdzieś tam szukać środka. I Czasami już trochę jest dla mnie za dużo tych informacji, też jakby każdy ma gdzieś tam swój, sw swoją granicę, ale faktycznie, faktycznie to widać. Ja też w branży muzycznej, niestety, ale mam, mam takie poczucie, że o siostrzeństwie właśnie dużo się mówi, bardzo mało się faktycznie z tego. Y no, korzysta. I, i ja sama z, z kilkoma wokalistkami miałam taką sytuację jakichś takich konfliktów, które były wywołane albo przez jakieś takie nabudowanie napięcia, że, że na przykład mm, my się, no, nie wiem, nigdy się nie poznałyśmy nawet, albo nie rozmawiałyśmy się z, jakby ze sobą, a nagle jakby całe nasze otoczenie zbudowało takie napięcie, że my byłyśmy w ogóle najgorszymi wrogami. Nie wiadomo dlaczego zupełnie. Czy z tego, że się, nie wiem, w tym samym czasie coś wydaje, że Aha. się jest z tej samej Aha. wytwórni, i potem jest nagle problem, czy. Czy, czy obok siebie można garderoby postawić, bo, bo jak nie, to, to nie wiem. To może to, to, to to się, się dogadza. Do tak, ta, I faktycznie też często social media bardzo, Właśnie, bardzo ja generują takie sytuacje. Pamiętam, jak brałam udział w, byłam jurorką w programie The Four i tam prowadzącą była Natalia Schroeder i po prostu Pudelek bardzo chciał nas jakby wprowadzić taki, tak, taką rywalizację między nami, nie wiem, czy na stylizację, mhm. no bo od, mhm. na co mogą rywalizować dziewczyny? Oczywiście na tak? Bo przecież nie mamy nic innego, tylko jakby ubrania. E, więc po prostu. Mają doktoraty, które. Tak, szy? słuchajcie takie artykuły, i w końcu my się dzwoniłyśmy z Natalią, czy zaczęłyśmy tam wymieniać jakieś wiadomości, na zasadzie, ej, w ogóle nie ma tematu, bo to jest w ogóle jakiś problem ze przeproszeniem, nie, nie nasz. To to w ogóle nie jest nasz problem. Między nami jest spoko, jakby jesteśmy super. Ty jesteś super, ja jestem super, jakby po prostu wyglądamy dobrze, i, i, i nie ma w ogóle oka Tak, że, że któraś musi no, wyglądać lepiej, że coś tu kogoś trzeba zakasować mm -hmm. też czasami takie. Słyszałam właśnie stylizację, bo to jest taki w ogóle... No, to sztucznie kreowane konflikty między kobietami wynikające z właśnie z tego przeświadczenia, przekonania, że kobiety, wszystkie kobiety żyją w konflikcie ze tak, sobą, intrygują tak, przeciwko sobie tak. i jako tutaj opozycja, taką, taką wartość po drugiej stronie stawia nam się jako przykład y, tę wspaniałą męską przyjaźń. Mm. <laughs> to się potwornie idealizuje <laughs> w naszym... Kulturze. Tak. To prawda, ale też chcę powiedzieć Natalia, że jak Ciebie słucham i też czasem jak myślę o tym, kto ma okazję obserwować, w jaki sposób system nie wspiera kobiet we wzajemnym współdziałaniu, to myślę, że Twoja branża jest bardzo ciekawym polem do obserwacji. Z jednej strony, tak jak mówisz, podsycanie tych konfliktów, czy w ogóle wywoływanie ich. Trochę właśnie w zgodzie ze wzorcem tych ry rywalizujących y y kobiet. Z drugiej strony to, o czym y y y też mówiłyśmy, czyli y y no ten hejt, który się na kobiety wylewa, taki slat shamingujący, taki dotyczący właściwie każdego możliwego. Jak e crazy, aspect. crazy shaming. Tak, jesteś hmm. histeryczką. Jesteś histeryczką i wariatką. Oh, tak. tak, bardzo łatwo jest kobietę w ten sposób oskarżyć. I to, co jest ważne, to to, że. Te oskarżenia bardzo często płyną od innych kobiet. Mhm. Że inne kobiety czują się uprawnione do tego, żeby oceniać, czują się uprawnione do tego, żeby pisać bardzo długie wywody, rozprawki na temat tak. danej kwestii. Ja I ja mam tak takie marzenie, zrobiła. podzielę się tak. z nami moim marzeniem, dobra? Więc mam takie marzenie, kiedy dla wszystkich będzie jasne, że to jest po prostu potworny obciach i to jest o tej osobie, która to pisze mhm. i o jej e, jakichś brakach, a nie absolutnie to nie jest o tej osobie, której Dotyczy dany pozyc. Ja mam takie marzenie, że siostrzeństwo stanie się przynajmniej w, w pierwszym etapie, jeszcze za mojego życia stanie się jakimś takim, wiecie, wymogiem, nie wiem, powiedziałabym, kultury, tak, że generalnie my, jako kobiety, no że po prostu nie wypada mówić dla innych kobietach, to jest po prostu obrzydliwe i że tego nie robimy, nawet jeśli mamy te myśli, bo tak jak mówiłam, trudno się będzie ich pozbyć yy, z naszych głów i to mhm. też trzeba sobie to jasno powiedzieć, żeby siebie nie obwiniać i żeby nie rezygnować z praktykowania siostrzeństwa, ale żeby przynajmniej stało się właśnie absolutnie niestosowne yy, mówienie o innych kobietach w ten sposób. To ja jeszcze chciałabym cię dopytać o to, co Angelika mówi, o te konflikty o to, że kobiety są uznawane za konfliktujące się, że jest w, 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 kon konkurencja, która jest dla mnie trochę męską, w, tak. z męskiego świata jakby w, w, pojęciem, w, że ona gdzieś jest tam wprowadzana. Oczywiście też koment taki, a propos tego, co Natalia mówiła, że bardzo dobrze w, w, jakby konflikty się świetnie klikają mm, zapewne, da, wow. a, a wsparcie podobno i widziałam to chyba gdzieś na jakimś czarcie, że trochę mniej. Dobro Dobry, no. No. Dla naszej szyszynki nawet podobno. Może się, słuchaj, pobiją w błocie, takie rozebrane i to, to by było coś. Kisielu! No, Cut no. na backstage'u. Mhm. No wiesz, tu się nakłada kilka wymiarów. Z jednej strony mówimy o takim wzorcu tych cnót, niewieści, które oczywiście y, powinny y, nas od tych konfliktów jak najdalej odciągać, tak, że my właśnie. To jest mm. obok e, polska rodzina, y, jakieś takie y, słowa, które po prostu buzują we mnie bardzo, jakie słyszę. Ale to nie? super, słuchajcie, oni nam rodzina. bardzo pomogli, no bo to już jest, jest absolutnie <coughs> oczywiste, że my tego nie chcemy, tak? Sądzę, nie wiecie? Nie. No więc tak, z jednej strony y, kobiety, które chcą rywalizować, które. Mają w sobie jakiś drive do osiągania sukcesu na, na, na polu, które sobie wybiorą, no to z marszu są yy, jako nie oceniane i jakby można im wytykać, to że są takie rywalizacyjne, czy to jest jakieś niefajne. Z drugiej strony w związku z tym, że patriarchat nas socjalizuje do rywalizacji, ale właśnie w taki kobiecy sposób. My rywalizujemy właśnie na to, wiecie, na, na wygląd na pewno, na strój na pewno, więc mm, jakby to, co się tak. o pudelku, bardzo się wpisuje w te wzorce, czyli jest jakby łatwo wejść w tą narrację, ona się będzie klikała, bo to są wzorce, które my znamy. Super, no znowu jakieś boginie, wiesz, z Parnasu mm. się kłócą. <noise> tak zostałaś <noise> <z głosy> Natalia. z pewnością. Słuchajcie, to, że my e, tak łatwo wchodzimy w tą narrację o skonfliktowanych kobietach jest wynikiem tego, że to, to są te wzorce, które, które są nam znane, ale chcę też powiedzieć, że to nie jest niestety tak, że my umiemy dobrze rywalizować jako kobiety. Robię teraz taki projekt, duży projekt badawczy, który dotyczy pracowników w Polsce. Rozmawiam z szefami, szefowymi pracownikami, pracownicami działów HR i oni opowiadają o tym, że mają duży problem z brakiem siostrzeństwa w swoich organizacjach i widzą wyraźnie, że ta rywalizacja mężczyzn to jest taka rywalizacja. To teraz niestety potwierdzę trochę stereotyp, no, ale mówię o wynikach badania jakościowego na razie, także nie mam liczb, ale no, mówią wyraźnie moi rozmówcy o tym, że mężczyźni rywalizują w miejscu pracy, a potem, tak jak mówi stereotyp, mogą pójść razem na piwo, ten konflikt nie jest przenoszony, wiecie, do windy, jak już z tej pracy wychodzą, a kobiety rywalizują, że tak powiem, na maksa, wiecie, całości. po całości mhm. i jest tam dużo więcej negatywnych emocji i e, według mnie wynika to z tego, że nas takiej e, zdrowej rywalizacji się nie uczy, bo nam się często to jej po prostu zakazuje jako kobietom. Przyszedł mi od razu do głowy taka sytuacja, że widzieli, jesteście nie wiem, na randce jakiejś super romantycznej nagle facet wam mówi ty nie jesteś taka jak wszystkie. Mm -hmm. I wtedy my się po prostu <grym> rozpływamy. Boże, jaki komplement on <grym> mi powiedział. Jezus. Ja ostatnio coś takiego, nie, ale w ogóle ja jestem taka jak wszystkie, bo my wszystkie jesteśmy super i jakby z, te, z tego punktu powinniśmy wychodzić, a nie właśnie, że w takich małych nawet powiedzeniach to jest właśnie zawarte, ta konfliktowość i to wychodzenie właśnie przeciwko innej kobiecie, że ja nie będę taka jak wszystkie, nie będę to, nie będę taka jak wszystkie te różowe, po prostu wy, wypindrzone, po prostu kobiety, bo ja jestem inna, ja jestem silna, mocna. Nie, wcale nie, jakby siła może być jakby zawarta w zupełnie innym, powiedzmy, ciele i w innych wartościach i to w ogóle nie ma to znaczenia. a I, i ja naprawdę ostatnio stwierdziłam, że po prostu ja absolutnie jestem taka jak, jak wszystkie, bo my po prostu wszystkie jesteśmy super i kropka. To jest mega ważne, co mówisz. To, że jesteśmy takie jak inne kobiety, to jest jedno z... Jedna z podwalin y, siostrzeństwa. I y, to, że nie muszę budować swojej pewności siebie w opozycji do tak, innych kobiet. To nie tak, że ja muszę z nimi wygrać, że ja muszę być najlepsza. Nie, ja po prostu ja jestem sobą i wy jesteście sobą inne dziewczyny, i możemy razem się wspierać, i, i wsparcie in, dla innej kobiety nie oznacza osłabienia mnie samej. A co nam daje siostrzeństwo? Po co to nam? Y, na różnych polach nam daje, y, tak psychologicznie rzecz ujmując, to y, praktykowanie siostrzeństwa daje nam. W prezencie, lepszą relację z samą sobą, bo y, jest absolutnie jasne dla, dla psychologów, psycholożek, że taka trudna relacja z innymi kobietami y, jest odzwierciedleniem trudnej relacji z sobą samą. I w ogóle to jest też taka, taki ciekawy tip, że można się przyjrzeć temu, co nas w innych kobietach wkurza, irytuje. Co sprawia, że ich a priori nie znosimy, nawet mm. jeśli jeszcze ich nie znamy, bo prawdopodobnie to jest taki obszar dla nas do pracy z samą sobą. Więc z jednej strony, siostrzeństwo daje nam okazję do samorozwoju, do tego, żeby stawać się lepszą dla siebie. Z drugiej strony, pomaga im wierzyć budować... że no. mam popatrzeć tak. na swoją wroginię, że nie tego sobie. A wroginia, jak froginia. to. ładnie brzmi. Tak, tak, ładnie. nasze wroginie są nauczycielkami. Nasze wroginie no, tak. są nauczycielkami, na pewno tak. Powiedz, jakby to miało działać. bo Wiesz, bo fajnie ta teoria, okej, ale co, patrzę na tą kobietę naprzeciwko siebie, myślę sobie, kurde, mnie wkurza. I co, mam się zastanowić, co mnie tam wkurza? Oczywiście to jest bardzo trudne, i przyznam szczerze, że kiedy usłyszałam o takim sposobie praktykowania siostrzeństwa parę lat temu, a usłyszałam o tym na kręgach, na takim kobiecym wyjeździe, gdzie było nas kilkadziesiąt, i oczywiście było bardzo dużo kobiet, które mnie irytowały właściwie nie wiadomo dlaczego, bo jeszcze ich nie znałam. No myślałam, matko boska, jak ja mam to zrobić? A jeszcze tam e, instrukcja była taka, że mam się przyglądać tym relacjom, które są dla mnie trudne, a potem, słuchajcie, mam po prostu tych kobiet przyjść i porozmawiać z nimi o mm -hmm. tym, że właśnie w sumie to nie wiem, co mnie tak irytuje, ale jakaś strasznie jesteś dla mnie taka sztuczna i beznadziejna, na przykład. Mm -hmm. No więc o, oczywiście uznałam, że to jest jakiś, jakiś absurdalny pomysł i tego się po prostu nie da zrobić. Ehm, I... Wydaje mi się, że na pierwszym wyjeździe chyba tego nie zrobiłam koniec końców, a on trwał 6 dni, także miałam trochę czasu, żeby się <laughs> jakoś zmobilizować. A mówię o tym dlatego, żeby też pokazać, że to naprawdę jest trudne. Ja wiem o tym, że to jest trudne, ale też chcę powiedzieć, że z biegiem czasu nauczyłam się to robić. Nauczyłam się myśleć o tych trudnych relacjach, no wiecie, w taki analityczny sposób, że okej, okay, no dobra, ale co mnie tak naprawdę wkurza? Obserwować, wiecie, to jest taki, taka detektywistyczna robota, którą mm -hmm. ja uwielbiam e, jako badaczka, gdzieś tam pewnie mam do tego predyspozycję. Takie szukanie w sobie. Dobra, skąd mi się wzięła ta emocja? Skąd to ukłócie się wzięło? Opracowywanie tego samo sobą, i czasem jest tak, że to wystarczy, bo się okazuje, że rozbrajam sama ze sobą jakiś problem, a czasem jest tak, że faktycznie mogę do tej innej kobiety pójść i słuchajcie, okazuje się, że to jest super fajny początek dobrej relacji, takiej karmiącej relacji, kiedy ja w taki, no wiecie, autentyczny, taki obnażający mnie sposób, mówię o, jakimś, o jakiejś mojej trudności. Oczywiście takiego języka też się trzeba nauczyć, bo to nie może być o tym, że ty zrobiłaś wtedy coś tam i miałaś taką beznadziejną bluzkę na sobie. No, tego nie, byłam nie. I ta bluzka mnie zdenerwowała. To, to takim językiem ja. Trzeba gdzieś tam y, y, nauczyć się y, o, tych, o tych swoich trudnościach mówić. Więc jakby tutaj też słychać, że komunikacja bez przemocy. Sobą, no NBC, NBC tutaj jest cudowną, cudowną y, pomocą. No i krótko mówiąc, to naprawdę działa. Choć oczywiście przyznaję, Aga, że Brzmi to jak pomysł absolutnie. Trudny. Ale ja miałam na przykład tak, że słuchajcie, bardzo długo y, oceniałam dziewczyny i kobiety i dość jakby protekcjonalnie traktowałam dziewczyny i kobiety w moim odczuciu przesadnie zajmujące się swoim wyglądem mhm. i musiałam to sobie rozkminić, i okazało się, że ja po prostu dorastałam w takim. Przekonaniu, że istnieje podział na, że albo szybko myślisz, albo dobrze wyglądasz, ponieważ w, jakby nie wiem, w mojej szkole na przykład dziewczyny albo wygrywały konkursy matematyczne, albo konkursy piękności i to nigdy nie były te same dziewczyny. Mhm. Ale też, że rodzice na przykład mnie to wpajali bardzo mocno, że jakby ta. Że albo mądrość, albo skromność, że jakby nie warto się tak tyle sobą zajmować, że też wprost był taki przekaz, że jak za ładna, albo ładna, albo mądra. Tak, tak. oczywiście, że tak. I ważne jest, żebyśmy sobie powiedziały, że ten stereotyp dalej, dalej funkcjonuje. Ja przygotowałam taki raport dla Fundacji Kosmos dla Dziewczynek, w którym była mowa o barierach edukacyjnych, na, na które napotykają dziewczynki w wieku wczesnoszkolnym, czyli takie małe dziewczynki, wiecie, tam mhm. 7-10 lat. No i ten stereotyp, który mówi o tym, że ładna to głupia, to jest bardzo duży problem dla współczesnych dziewczynek, bo oczywiście, że każda też chce być ładna, wiecie, bo to jest trochę o tym, że my jako kobiety jesteśmy stawiane wiecznie przed takimi wyborami, jakby niemożliwymi wyborami, tak? Bo ja chcę być ładna, chcę mieć powodzenie wśród chłopaków i chcę też być mądra, nie chcę być określana jako głupia i super, że o tym możemy sobie porozmawiać, że wszystkie mamy z tym problem. Ja muszę powiedzieć, że tak jak Natalia mówiłaś, kiedy widzę takie bardzo zrobione kobiety, to też muszę przez chwilę pooddychać i jakby być z tym, że, no, że to, to jest, to jest <skrym> kwestia gustu, kwestia tego, jak byłyśmy wychowane. Absolutnie to o nich nie świadczy. To mi się w ogóle wszystko bardzo łączy trochę z takim też czasem społecznym, w którym my się teraz znajdujemy. Dostępem do informacji, do tego, że każdy ma prawo się wypowiadać, każdy ma prawo do... I w ogóle te prawo musi wykorzystać wręcz do tego, żeby powiedzieć swoją opinię. I obserwuję to bardzo przy okazji premiery mojej płyty. To jest coś, co się w ogóle bardzo zmieniło, mam wrażenie, że wszyscy teraz, nawet jak piszą takie super w ogóle recenzje, takie bardzo miłe, to dodają do tego jakieś takie zdanie, które jest taką opinią na zasadzie, a nie pomyślelibyście, żeby zrobić inaczej. Następnym razem może spróbujcie i mam takie, ej, jakby tego nam brakuje, żeby właśnie tak jak Marta mówiła, zadać sobie pytanie, dlaczego. I to dotyczy i siostrzeństwa, i tego, co widzimy w internecie, i tego, co nas otacza, że widzimy coś i my nie zadajemy sobie pytania, dlaczego tak. Jakby dlaczego ktoś tak mógł postąpić, co mogło wpłynąć na te decyzje i dlaczego mi to może przeszkadzać przede wszystkim, jakby dlaczego jakby nagle budzi się we mnie złość, a złość to też uczucie, które trzeba brać pod uwagę. To nie jest, złość to nie jest złe uczucie, to jest uczucie, które nam coś mówi, to jest jakaś emocja, którą też musimy brać pod uwagę, no bo ona, no właśnie, bardzo może dużo powiedzieć o nas, o nas samych, a jeszcze wracając jeszcze wcześniej do, do pytania, co nam daje siostrzeństwo, mi w ogóle daje ogromny spokój taki, że mam wrażenie, co jest trochę absurdalne, bo to powinno być dla nas e, jakąś taką e, podstawą i tak, czymś naturalnym, że jesteśmy dla siebie w ogóle miłe, dobre i sobie jakby staramy się pomóc, a mi to daje takie poczucie, że w ogóle ja robię coś dobrego, że to dobro może do mnie wrócić i robi mi się po prostu jak, jak, jak wykonam jakiś taki nawet nieznaczny gest, to tak, że mi się ciepło na serduszku robi i jakoś tak ten, ten spokój mnie ogarnia i to w kontekście mojego zdrowia psychicznego i jakby samopoczucia przede wszystkim też mi Dużo dodaje. Takie właśnie takie bezinteresowne wsparcie kobiety, której jakby zupełnie gdzieś tam nie znam i spotykam na ulicy na przykład. Nie? Słuchajcie, bo ja absolutnie nie skończyłam opowieści, że <laughs> ja ja Czy mogę jeszcze dwie rzeczy. Tak, tak. Zapraszamy. Super. No więc y, przechodząc od takiego osobistego wymiaru, to może od razu do takiego wymiaru makro. chcę powiedzieć, że siostrzeństwo. Według mnie jest niezbędne do tego, żebyśmy, mówiąc już tak rewolucyjnie, obalały patriarchat, a mówiąc może bardziej małymi krokami, żebyśmy stwarzały taki świat, w którym kobietom będzie się żyło lepiej, bo siostrzeństwo, właśnie jeżeli będziemy je chciały praktykować to pomoże nam zarówno w takim obszarze społecznym, bo będzie mniej slut-shamingu, który jest kierowany od jednych kobiet do drugich, czy body-shamingu, czy crazy-shamingu, tych wszystkich, wszystkich rzeczy, które sobie, tak, które, tak. Sobie, które sobie robimy. Będzie też mniej y, 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 nierówności w miejscach pracy, bo kiedy kobiety zaczęłyby się wspierać, y, to, y, że gdyby kobiety się zaczęły wspierać, to jest jasne, że ich sytuacja w miejscu, w miejscu pracy byłaby lepsza. Byłoby mniej problemów z tą lepką podłogą, czyli z takim zjawiskiem, które no, bardzo wyraźnie zachodzi, gdzie kobiety po prostu nie awansują. Są w tych niskich stanowiskach przy, niczym, wiecie, przylepione gumą po prostu i, i, i tam siedzą. Gdyby się wspierały nawzajem, to mogłyby awansować. Nie, byłby, byłby też mniejszy problem ze szklanym sufitem i przede wszystkim zjawisko nierównych płac. Cały ten pay gap, który jest naprawdę no, niezwykle frustrującym zjawiskiem i teraz, kiedy robię badania, tak jak wam mówiłam z przedstawicielami HR, no to te równości płacowe w Polsce z jednej strony nie są może jakieś ogromne, ale z drugiej strony, jak się o nich słyszy, to to jest naprawdę irytujące, że kobieta na tym samym stanowisku zarabia te 10 czy 20% mniej tylko dlatego, że jest kobietą. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć z takiego poziomu makro, to to, że siostrzeństwo też bardzo by nam pomogło w tym obszarze domowym, w tym obszarze, w którym zachodzi zjawisko tego przeciążenia kobiet pracą, bezpłatną pracą domową i mnie, jako mama, i ja mam ośmioletniego synka, e, szokowało to, w jaki sposób dziewczyny wymagają ode mnie e, takiego dobrego, wiecie, performance'u w tym obszarze, że właśnie czy obiad ugotowany, czy dziecko odebrane na mhm. czas, jakie tam zajęcia dodatkowe, ile książeczek przeczytanych, że my też od siebie bardzo dużo wymagamy jako kobiety w tym obszarze, a gdybyśmy siebie wspierały w, w walce z tym stan, stanem rzeczy, to też byłoby nam łatwiej i naszym córkom byłoby łatwiej, a wnuczki to już uu, Czyli idzie. siostrzeństwo może też być strategią polityczną, tak jak postulowała Gloria Steinem. Absolutnie w ten sposób y, ja traktuję siostrzeństwo, choć y, mam poczucie, że nawet w takim mniejszym wymiarze praktykowanie go z poczuciem, że to jest po prostu zmiana społeczna, zmiana w moim własnym środowisku, to też już jest bardzo dużo. Natalia? Ja tak jednym <grym> słowem tylko w sumie bym chciała dodać, bo wydaje mi się, że to może jest bardziej już taka też feministyczna kwestia, ale też jakby zahaczając o siostrzeństwo, że też trzeba by było zwrócić uwagę na, na wychowanie po prostu mężczyzn, mm, bo my nie super. jesteśmy same też na tym świecie, nie? My się możemy wspierać, ale też jakby jakieś takie zewnętrzne działania w naszą stronę, no też nie są pozostawione bez naszego jakiegoś tam odzewu, nie? Więc wydaje mi się, że, że my jako świadome kobiety wspierające się już na tym etapie, też powinniśmy, powinniśmy skupić się na tym, żeby też tych mężczyzn małych wychowywać w taki sposób, żeby oni po prostu od małego mieli, mieli właśnie wpojone to, że, że po prostu trzeba szanować wszystkich mhm. bez, bez względu na to, co kto tam ma. No tak, to nie jest tylko nasza odpowiedzialność, żeby zmieniać system, w którym tak. wszyscy żyjemy. Tak, tak. Miałam taki zachwyt do Twojego pytania, które zapisałaś nam obydwu. I ono brzmi: jak uczyć dzieci siostrzeństwa? Tam nie było jak uczyć dziewczynki siostrzeństwa, tak, tak. tylko jak uczyć dzieci siostrzeństwa. To przeczytam sobie i miałam takie: o, nie, czekaj, dziewczynki. Nie! Wspaniale, <laughs> tak. to, co zrobiłaś, naprawdę. Mój synek ma 8 lat. I mm, bardzo wyraźnie widzę, że te stereotypy dotyczące właśnie tego, że no, dziewczyny są inne, i dziewczyny też się inaczej y, ze sobą przyjaźnią i że w ogóle ten temat przyjaźni między dziewczynami i chłopakami też już zaczyna być y, gdzieś tam y, podnoszony, choć Jurek na szczęście ma dużo y, bliskich koleżanek i chcę powiedzieć, że absolutnie zgadzam się z tobą, y, Natalia, że my musimy uczyć i dziewczynki, i ch y, chłopców. Y, tego, że, no, jesteśmy wszyscy równi, tego, że patriarchat, czyli wykorzystywanie innych ludzi, to nie jest coś, co warto wspierać. I mój pomysł na opowiadanie o siostrzeństwie jest taki, żeby, że zanim zaczniemy opowiadać, to żeby je pokazywać, o tak. tak, bo dzieci się najłatwiej uczą i też najbardziej wierzą w to, co widzą gołym okiem, a nie w to, co im się opowiada. I oczywiście obudowanie tego doświadczenia, doświadczania siostrzeństwa. Jakimiś fajnymi lekturami, czy właśnie filmami, czy wykładami pedagogicznymi, to, 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 to też będzie skuteczne. Natomiast jeżeli będziemy w stanie pokazać, że my jako rodzice traktujemy dobrze innych ludzi, że my jako Matki, kobiety. Po pierwsze, mamy grupę kobiet, z którą się wspieramy. Po drugie, potrafimy wspierać inne kobiety. Po trzecie, no, mój syn, jak już słyszy siostrzeństwa, jak słyszy strajki kobiet, jak słyszy aborcję. on to, on, on o tym wszystkim wie. I mówi, a tak, mama, to są te twoje tematy. I gdzieś tam myślę, że te, takie traktowanie dzieci mm, jako partnerów do, no właśnie, którzy towarzyszą nam w, w życiu, którzy z którymi się rozmawia na takie trudne tematy. To też jest bardzo dobry pomysł, ale też chcę powiedzieć, że to jest. Trudne, bo dziecko oprócz tego, że ma rodziców, to ma też tą przestrzeń rówieśniczą, szkolną, gdzie tych treści jest obecnie mało. Ja ym, mam takie poczucie właśnie bardzo, że w ogóle język kształtuje naszą rzeczywistość i dopóki my będziemy w naszym języku używali wszelkich jakichś takich powiedzonek, metafor, które gdzieś tam mamy zakodowane, typu właśnie kto się czubi, ten się lubi, to, to, to my nigdy nie, 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 nie pójdziemy o krok dalej, więc ja tutaj też chciałabym zwrócić uwagę na język, jakim my się posługujemy i co za tym generalnie idzie, no bo, no bo nie każdy lubi, kto się czubi, no bo to, to jest gdzieś tam pozwalanie na zgodę na, na jakąś taką pierwszą formę agresji dziewczynkom, wpajane, jak są w młodym wieku. I my mamy niestety takich, takich powiedzeniach bardzo dużo w naszym języku, i one dotyczą przeróżnych też, czy ksenofobii, czy jakichś takich naszych takich złych cech, powiedzmy, mm -hmm. narodowych. Nie? O ty, podejmujesz te tematy na swojej nowej płycie. Regnum, czyli królestwo. Ty jesteś tam królową, ale jest w tym królestwie miejsce i dla osób LGBT, i dla osób innych narodowości, a jest tam miejsce dla innych kobiet? Jest tam miejsce dla innych kobiet jak najbardziej, ponieważ ja przede wszystkim jestem tam, jestem tam tą kobietą, która jak najbardziej um, zaprasza inne kobiety do siebie. Mam taki jeden utwór, który, który zresztą jest w, takim mocnym wyrazem feministycznym, nazywa się Oczy, kontur, cień. Mm -hmm. I też to, to, co jest w tym utworze, o, o czym tu jeszcze nie było powiedziane, to, że my mamy taki właśnie w sobie um, e, e, zaszczepiony bez mojej zgody wstyd, czyli właśnie coś w stylu tych cnót niewieści, że lepiej być skromną, pokorną i, i nie Wychylać się i najlepiej nie walczyć o swoje, no bo to są właśnie wtedy te, te, te cnoty, które czynią nas po prostu czymś. Wow. A dla mnie ta piosenka jest p, p, oczywiście bardzo p, feministyczna i siostrzeńska, również dlatego, że ja ją odbieram jako celebrację zarówno siły, kobiet, jak i wrażliwości. Mm -hmm. Ja to Coś, co w ogóle też bardzo tak do mnie doszło w ostatnim czasie, to jest to właśnie, że że, że naszą siłą jest, jest wrażliwość i że jakby też przyznanie się do, do swoich emocji i, i porozmawianie o tych emocjach z innymi jest naszą siłą, a nie jakby blokowanie ich, jakby nas trzymanie ludzie, gardy. ludzi, nie tylko. Nas ludzi, tak. wszystkich, <laughs> oczywiście, że tak, nie tylko kobiet, a jeśli chodzi o kobiety, to na pewno nas, jakby silną kobietą może być kobieta, która spełnia się w domu przy wychody wychowaniu dzieci, silną kobietą może być kobieta, która wspina się w korporacji po szczeblach kariery i jakby to jest taka sama siła i tu nie, nie, ma, nie ma lepszej albo gorszej i to też jest coś, co, co może właśnie ta nasza perspektywa właśnie na to, co jest tą siłą, też może trochę nas czasami dzielić i warto właśnie spojrzeć na to z takiej strony, że, że każdy po prostu podejmuje inne wybory w życiu i jakby trzeba te wybory szanować. Według mnie siostrzeństwo jest podwaliną feminizmu, bo jeśli w feminizmie zabrakłoby tej wartości siostrzeństwa, no to taki feminizm zajmowałby się, przestałby być intersekcjonalny, zacząłby się zajmować daną grupą społeczną i byłby na przykład feminizmem takim neoliberalnym, który by mówił o białych, uprzywilejowanych mhm. kobietach, które właśnie chcą się realizować zawodowo, ale jednocześnie chcą mieć dzieci i by się zajmował ich prawami. Także w moim rozumieniu, siostrzeństwo. Jest nieodzownym warunkiem feminizmu. A, a tak historycznie rzecz, ujmuj, rzecz ujmując, to siostrzeństwo w takim dyskursie akademickim, feministycznym dyskursie akademickim, pojawiło się w latach 80., i właściwie od razu spotkało się z krytyką przede wszystkim czarnego feminizmu, który właśnie zwraca uwagę na to, że ten, to pojęcie siostrzeństwa z lat 80., takie akademickie. Bo się zapominało o y, kobietach y, y, różniących się kolorem mm -hmm. skóry, pochodzeniem etnicznym, etc., etc. Także to, co my teraz próbujemy z Sandrą y, Frydrysiak y, robić, to y, y, przywrócić rozmowę o siostrzeństwie, która według nas jest... Y bardzo potrzebną wartością nawet nie tyle według nas, bo badania pokazują, że kobiety potrzebują tego wsparcia od innych kobiet, ale właśnie z takim dużym naciskiem na to, że mówimy o siostrzeństwie interseksjonalnym, że mówimy o tym siostrzeństwie kobiet, które różnią się, kobiet, które na przykład właśnie nie są grupą przyjaciółek, mhm. które nie są wzajemnie spokrewnione. To jest bardzo ważne i ja zauważyłam, że kiedy rozmawiamy o siostrzeństwie, dość często skręcamy w taką rozmowę dotyczącą przyjaźni kobiecej. To jest oczywiście też bardzo mhm. ważna sprawa i też często trudna, umówmy się. Natomiast siostrzeństwo nie jest tożsame z przyjaźnią. To się łączy z zaangażowaniem, na przykład to politycznie już powiedziałyśmy, ale czy to jest to znaczy, jeżeli ja widzę, że komuś, bo tutaj powiem ekstremu, że komuś się dzieje krzywda mm -hmm. drugiej kobiecie, to jest jakby naturalne jest, że staje w jej obronie, to um, chyba Madeleine Albright, że tak, że piekło jest, jest, jest specjalne, specjalne piekło dla mm -hmm. miejsce w piekle dla kobiet, które nie wspierają innych kobiet. W tym pojęciu siostrzeństwa, które mówi o tym, że tak. wspieramy inne kobiety, jest taka podstawowa gotowość do tego, żeby zrezygnować z tego co nam wpojono w procesie socjalizacji czyli zrezygnować z tej rywalizacji z innymi kobietami i to jest taka gotowość do tego, żeby je wesprzeć. Żeby wesprzeć, wiecie, panią w sklepie, która potrzebuje, żeby, nie wiem, podtrzymać jej siatkę, bo jest osobą starszą, żeby wesprzeć, dobrym słowem, artystkę, która została obrzucona błotem z jakiegoś powodu, który nawet być może początkowo nam się wydaje sensowny, ale potem, kiedy to przemyślimy, uznajemy, że jednak nie, że ma prawo żyć swoim życiem. I właśnie, według mnie, siostrzeństwo to jest taka gotowość do tego, żeby pozwalać innym kobietom na życie w taki sposób, Jaki jakie one chcą. tego chcą? Mhm. Czy to będzie w zgodzie ze wzorcem społecznym, czy to będzie totalnie w poprzek tych wzorców społecznych? Yy... Czy to też będzie w zgodzie z naszym jakimś takim mhm. wzorcem, bo to jest najtrudniejsze. Tak tak, 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 Że my mamy jakiś taki wzorzec, który jakby, trochę jakbyśmy chcieli komuś też wkleić, że on jest mhm. najlepszy, mhm. a wcale tak nie musi być. Tak, no bo badania pokazują, że kobiety ymm, mają ymm, taką tendencję do tego, żeby wybory życiowe innych kobiet brać do siebie, mówiąc mm -hmm. krótko, żeby je postrzegać jako krytykę własnych wyborów. Czyli jeżeli ty żyjesz inaczej niż ja, to znaczy, że. To ja prawda, cię atakuję. To znaczy, ja bym nie atakowała, nie szanujesz tego, co ja robię, bo, 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 bo żyjesz zupełnie inaczej. Więc e, według mnie, tak rozumiana m, praktyka siostrzeństwa, to jest e, z jednej strony samoświadomość, a z drugiej strony właśnie taka gotowość do tego, żeby inne kobiety wspierać. W tym, żeby mogły żyć po swojemu, tak jak my chcemy też żyć po swojemu. Myślę sobie tutaj o tym jeszcze o jednym aspekcie, który jest bardzo ważny i którego być może wcześniej nie wyciągnęłam, dlatego że nie jest on moją praktyką macierzyństwo. No, macierzyństwo to jest taki obszar, w którym jako kobiety z jednej strony bardzo potrzebujemy siostrzeństwa, bardzo potrzebujemy wpiercia od innych kobiet, z drugiej strony wiele z nas właśnie wtedy doznaje dużych, dużej krzywdy od innych kobiet. Jesteśmy oceniane, jesteśmy porównywane do siebie nawzajem i to jest taki trudny moment pewne wyzwanie dla relacji z innymi kobietami, nawet tych bliskich relacji. I z całą pewnością to też jest taki moment, w którym można się właśnie przyjrzeć swojej relacji z, z siostrzeństwem, swojemu stosunkowi do, do tej wartości. I myślę, że to też jest taki moment, w którym, gdyby nam się udało. Siostrzeństwo praktykować, to byłoby nam też łatwiej jako mamom. Bo jeszcze dwa słowa o, o macierzyństwie. To jest taki moment w naszym życiu, który nas mocno wpycha w takie stereotypy. I bardzo jest trudno tego uniknąć. I skoro jesteśmy wepchnięte w stereotypy, i skoro jesteśmy przesunięte w tą stronę no, konserwatywną, znacznie bardziej niż byłyśmy wcześniej, to też siłą rzeczy łatwiej jest nam wpaść właśnie w te kolejne rywalizacji, porównywania się, oceniania, czucia się gorszą, czucia się lepszą. Tak, ja w ogóle. Bo z perspektywy kobiety, która nie ma dzieci a w zasadzie chciałabym mieć w przyszłości. Mam coś takiego, że mam taki właśnie dylemat w związku z tym, że posiadanie dzieci jednak w, w kraju, który bardzo mocno poszedł w stronę konserwatywną jest dla mnie takim, no, że z jednej strony bym chciała, a z drugiej strony boję się, że właśnie zostanę wtłoczona w jakąś po prostu w jakąś wizję społeczeństwa, z którą ja się być może trochę nawet nie zgadzam. I, i mam taki dylemat, że gdyby to w ogóle było pozbawione właśnie tego takiego piętnowania trochę, że jak masz dzieci, to jesteś po tej stronie, jak nie masz dzieci, to jesteś po drugiej stronie, gdzie jest środek. A ja, a ja chciałabym być trochę w tym środku, ale czuję, że ta moja decyzja, o, mm, którą chciałabym kiedyś podjąć o posiadaniu dzieci, jest właśnie trochę właśnie atakowana z jednej z drugiej strony, że jak tak to dobrze, a jak tak to niedobrze. I już jakby właśnie jest to wpychanie trochę w tą jakąś formę, w którą nie chciałabym być bardzo wepchnięta, jednak mm. nie. To ja jeszcze trochę w związku z, ale a, a trochę nie. Um. Czy siostrzeństwo kwitnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na wsiach, w kontrze do dużych miast? Nasze badanie pokazało, że na wsi jest łatwiej o siostrzeństwo, że w mniejszych ośrodkach tego siostrzeństwa jest więcej. I co ciekawe, ono nie dotyczy tylko takich spraw domowych, wspierania się w obszarze wychowywania dzieci czy prowadzenia gospodarstwa domowego, ale również. W tych ośrodkach jest więcej siostrzeństwa w miejscach pracy. Tam kobiety się bardziej wspierają i potrafią to siostrzeństwo w miejscu pracy praktykować. I kiedy zastanawiałyśmy się nad tym, dlaczego tak jest, no to doszłyśmy do, można powiedzieć, nieco pesymistycznego wniosku, ponieważ wydaje się, że w dużej mierze tego siostrzeństwa jest tam więcej, ponieważ kobietom tam żyje się trudniej, one są w pewnym sensie na siebie mm -hmm. skazane, mają y, wedle ich relacji mniej, y, mało wsparcia od mężczyzn i od instytucji, y, bo tam tych instytucji po prostu często nie ma. Więc sięgają po wsparcie innych kobiet, w jakimś sensie przymuszone przez okoliczności zewnętrzne, więc zależy im na tym wsparciu. Dzięki, czemu, że, dzięki temu, że sięgają po wsparcie, no to je często otrzymują, co zachęca je do dawania tego wsparcia i w ten sposób się ta jakby spirala siostrzeństwa. Czy kula śniegowa siostrzeństwa rozkręca? Z jednej strony może to pesymistyczne, ale z drugiej strony mam takie poczucie, że kobiety z większych ośrodków też mają trudno i że gdybyśmy właśnie nauczyły się po to wsparcie sięgać. To wcale nie jest łatwe, bo to wymaga właśnie przyznania tego, że nie jesteśmy mhm. dostatecznie może silne, perfekcyjne, samowystarczalne. Gdybyśmy nauczyły się o to wsparcie y, zabiegać, to prawdopodobnie byśmy dość szybko zauważyły, że tego siostrzeństwa jest wokół nas więcej. Siostrzeństwem jest tak, że jak zaczniemy je praktykować, zaczniemy prosić czy dawać sygnał, że potrzebujemy wsparcia, to inne kobiety będą ośmielone naszą mhm. postawą. Będą ośmielone tym, że nagle się przyznałeś do tego, że kurczę, czegoś nie, nie umiesz zrobić, nie masz na coś czasu, że nie jesteś tak ogarnięta, jak wcześniej się prezentowałaś, i też będzie tym kobietom łatwiej potem o wsparcie nas poprosić. Będziemy mogły być wobec siebie, no właśnie, bardziej autentyczne. I w ogóle to jest takie wielkie odkrycie dla mnie w siostrzeństwie. Siostrzeństwo powoduje, że mogę przestać udawać. I to jest ogromna ulga, i to jest mhm. trochę o tym spokoju, o którym ty wcześniej tak. mówiłaś. Bo ja tak naprawdę no, mogę być po prostu sobą bez takiego lęku, że zostanę odrzucona, że spotkam nieostracen ze strony innych kobiet. I to jest, chyba czujecie, jakieś takie bardzo przyjemne mm. uczucie. Czyli co? Bądźmy dla siebie siostrami i ośmielajmy tym samym inne kobiety, żeby do nas dołączyły. Dziękujemy dziewczyny, nasze siostry, że mm. byłyście dzisiaj z nami. Dziękujemy. bo ja, ja bardzo dużo się dowiedziałam dzisiaj, także dziękuję bardzo. Ja zyskałam z kolei nową Thinkfluencerkę. Mam nadzieję, że po prostu będziesz mówić o tym wszystkim też szeroko, o czym nam powiedziałaś, bo... W popkulturze są nam bardzo potrzebne takie postacie. To było Sharing is Caring. Pytania zadawały Angelika Kucińska i Aga Kozak. Słuchajcie nas na Spotify, Apple Music, w innych platformach streamingowych oraz na YouTubie marki Reserved, która jest partnerem tego podcastu. Na tym YouTubie możecie też zadawać nam pytania i komentować. Mamy tylko nadzieję, że będziecie komentować pamiętając o tym wszystkim, o czym rozmawialiśmy w tym odcinku. Komentujcie jak prawdziwe siostry. Siostry i bracia, i siostry i tak. Zachęcamy do, do rozmowy, a my mamy nadzieję, że spotykamy się z Wami za tydzień, bo nowy odcinek. Już za tydzień. Do usłyszenia.